Ostatnio nagrałem odcinek, w którym mówiłem wam, że nie ma żadnych mitycznych broni i tutaj przepraszam, ale byłem w błędzie. Słuchajcie, okazuje się, że mityczne bronie można wyhodować właśnie w drzewkach rzeczywistości. I co ciekawe, ja dzisiaj dostałem pierwszą mityczną broń od mojego widza i jest to dokładnie Piechotek 12. On teraz ze mną gra odcinek, także widzę, wszystkie łapy w górę, które zostawicie, są dla niego. Subskrybujcie oczywiście kanał i słuchajcie, co ja tak naprawdę mam. Pewnie po miniaturce bardzo dobrze wiecie, o czym tutaj jest mowa. Dokładnie tak, mamy tego nowego Skara. Ja tak mówię na tą broń, bo moim zdaniem, no, mega fajnie to pasuje, w sensie jest mega podobny i Piechotek właśnie podarował mi mitycznego Skara, także ja go mam w namiocie, musimy go odszukać, także zaraz go weźmiemy, przetestujemy, no i oczywiście postaramy się wygrać nim grę. Szkoda mi będzie zginąć, także będziemy musieli uważać. W ogóle wy w komentarzach możecie napisać, czy wy już macie jakąś mityczną broń. Ogólnie będzie to moja pierwsza mityczna broń i tak naprawdę, tak jak mówię, nie jest ona z mojego drzewka, tylko jest z drzewka widza, także jest to dokładnie Skar Piechotka. No i jedyne, co nam tak naprawdę pozostaje, to znaleźć w tej chwili namiot i przetestować dokładnie tą brońkę. Jestem ciekaw, jaki tam jest damage w ogóle bity. Z tego, co się mówiło, mieliśmy dostać tylko i wyłącznie mityczną snajperkę, ale okazało się, że jest to nieprawda. Dobra, mamy tutaj granaty. Bardzo dziękuję. Piechotek, zbieraj macy. Bierzemy wszystko tutaj i... Wow, i lecimy. Namioty prawdopodobnie znajdziemy na grocie. One tam kiedyś były u samej góry, ale właśnie, pytanie, czy one nie zostały usunięte. No po prostu szukamy namiotu teraz i tak jak mówię, będzie to mityczny Skar. Ja tak na to mówię. Nie wiem jak wy, ale no ja tak będę na to mówił, bo jest mega naprawdę podobne. Oczywiście, jeśli wy macie taką mityczną brońkę, dajcie mi znaka koniecznie w komentarzu. Wejdziemy sobie teraz właśnie na grotę i być może tam będzie jakiś namiot. U góry nie będzie, dlatego że tam jest teraz ta głowa miśka, więc no to nam trochę przeszkadza i być może właśnie tu gdzieś w okolicy, naokoło. Także to jest na tą chwilę to, co musimy znaleźć, czyli namiot. No mam nadzieję, że pójdzie nam to szybko. Ja tu jeszcze sprawdzę wszystko dookoła, dokładniej. Ale z tego, co słyszę, nie ma tu niczego. Lecimy na grotę. Na grocie teraz jest fajnie, bo nie ma tych botów, więc można sobie wejść tak o. Okej, tu chyba nawet nikogo nie było, więc bardzo dobrze. O właśnie, karabin szturmowy młot to jest dokładnie. No, czyli taki Skar. Bardzo podobny jest do Skara. Swoją drogą, ciekaw jestem, czy Skar powróci. Weźmiemy sobie to też. Tu jest teraz bardzo dużo metalu na tej miejscówce. O, jednak tutaj ktoś był. Dobra, mamy 51 osób w grze. Będziemy musieli uważać. Weźmy sobie tego auga. Ej, naprawdę teraz jest tu mega dużo maców. Fajna ta miejscówka się teraz zrobiła. Nie wiem, czy tam kogoś nie widziałem. Jednak nie. O, dobra, mamy namiot. Mamy namiot, widzowie. Także przechodzimy do pokazania nowej mitycznej brońki. Także trzymajcie kciuki tutaj, żebyśmy, no, nie stracili tego szybko, bo tutaj ktoś może być. Więc musimy uważać teraz. Oni się tu gdzieś... Wow, musimy uważać. Ktoś to bił, o. No jest tam żamek. Musimy walczyć. Dobra, biało. Dostał. Biało. Leży. Okej, brawo. Nie wiem, czy jest jeszcze ktoś. Ktoś tu ucieka wilkiem. Dobra, weźmy sobie to i uciekajmy stąd na razie. Widzicie, no jest tutaj przypał. I w ogóle jest jakiś tutaj egzotyk, ale jego nie bierzemy. Panie Piechotku, zapraszam do mnie. Chodź, 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 byku. I teraz tak, widzowie, ja sobie tu rozłożę namiot. Aha, dobra, tutaj ktoś jest. Widzowie, ja jednak zawijam ten namiot. Bo tu jest bardzo dużo osób. Ej, ale serio, ta miejscówka jest teraz mega przyjemna. O. Ktoś tutaj jest. Aha, dobra, to jest bot. Okej, nieważne. Musimy stąd wylecieć jak najszybciej, także weźmiemy sobie tutaj. Okej, mamy go. Bardzo dobrze, musimy uważać. No, jest źle ogółem. Także tak jak widzicie, no, jest tutaj bardzo dużo ludzi. O, Piechotek, ty mnie słyszysz? Dobra, widzowie, nie wiem, czy Piechotek mnie słyszy, ale możecie mu napisać pozdro w komentarzu. Okej, lecimy do strefy, widzowie. Już to wyciągam, tylko odrodzimy. Dobra, odrodzimy, wyciągamy z namiotu i trzymajcie kciuki. W ogóle, żebym tego nie stracił, no nie? Bo tego, no, jest to ciężko zdobyć na tą chwilę. Dobra, widzowie, zabieramy sobie jeszcze leczenie stąd. Mamy dwie rybki. Mamy apteczki, mamy ulepszonego chesta i wyciągamy nową brońkę. No, mam nadzieję, że nie będziemy mieli problemu z dojściem do strefy. Ale dobra, wyciągamy ją i widzowie, mamy tutaj karabin szturmowy młot, także ja się jeszcze może tutaj zabuduję w razie czego, żeby nie było lipy. A właśnie, jeszcze... O,
No nie, nie, widzowie, zepsuj się, zapomniałem o tym. Także jak możecie zobaczyć, obrażenia 35, szybkostrzelność 5,8, pojemność magazynka 20. No ta pojemność nie jest duża, czas przeładowania no niecałe 2 sekundy. I teraz tak, weźmy sobie tutaj apteczki jeszcze, zjedzmy ją. Także tak prezentuje się ta broń. Na samym początku mowa była tylko o mitycznej Okej, jest źle. Nie wiem, czy to widzieliście, ale prawie zginęliśmy tutaj. Zaraz przetestujemy sobie, jak ta cała broń działa. Musimy stąd spadać i to jak najszybciej. Gdzie jest kulojazd? Okej, widzowie, a więc my jedziemy do strefy. Ta strefa już będzie dosyć dużo biła. Tu jeszcze mamy gości po drodze. No widzowie, walka ze strefą. Na pewno będzie dosyć dużo osób. Gorzej, bo ja mam tylko jedno podejście do tego. Dobra, jesteśmy w strefie. Jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi o samą brońkę, prezentuje ona się tak w ten sposób na ziemi. Karabin szturmowy młot, mityczny. Elegancko to wygląda, jestem ciekawy jak strzela. Czy jest to rzeczywiście dobre, czy też nie. O, patrzcie się, mamy tutaj rzeczy w tym. Dobra, dobrze, że tu nikogo nie ma. Zjedzmy tą apteczkę. I mamy wilka. Uj, żebyś mnie nie czasnął tylko. No, wiedziałem. Ej, co jest? Patrzcie się, jaki to jest pech, no nie? Macie jedną taką brońkę i jeszcze was ktoś dojeżdża. No, lecimy do strefy. Strefa jest dosyć szybka. Mam nadzieję, że strzelę tą broń. Aha. O Jezu, gdzie ten piechotek poleciał? Dobra, widzowie, czas postrzelać z tej broni. Zobaczmy, jak to się będzie prezentować. Oj, no ta pierwsza sytuacja nie jest tutaj zbyt dobra. Wow, nie wiedziałem, że ktoś tu jest w ogóle, nie? No i jest źle, widzowie. Mało co w ogóle strzeliłem tą bronią. Piechotek, uważaj tam. No, dojeżdżają mnie widzowie. Dobra, nie jest aż tak źle, jeszcze żyjemy. 8 osób, no nie jest dobrze, bo nawet nie trafiłem jeszcze w nikogo tą bronią. Mogliśmy to pierwsze przetestować, no nie? W razie czego mamy jeszcze jedną ścianę, więc na spokojnie. Ta strefa, no nie, zawsze jak się leci tu, to jest tu. O Jezu. Dobra, leży. Dobra, podleczmy się. Dobra, widzowie, udało się to przeżyć, ale tak jak mówię, jeszcze nikogo z tego nie trafiłem. Jest to mega słabe. W sensie, no, że nikogo nie trafiłem, no nie? Dobra, widzowie, mocne, mocne. Jak widać. Okej, siema byku. No, nie jest to zbyt celne, ale wcześniej jak widzieliście, dosyć mocnie to wygląda. O, dobra. Wow. Właśnie nie wiedziałem skąd ten ziomek. Ale mi wpadł, ale widzowie, fajna brońka.